Siarka Tarnobrzeg wygrała 1-0 w meczu wyjazdowym z Legionowią Legionowia w meczu 13 kolejki drugiej ligi. Gola na wagę 3 punktów zdobył w drugiej minucie spotkania Jakub Więcek. Po 13 kolejkach Siarka z dorobkiem 23 punktów zajmuje 6 miejsce w tabeli, tracąc do lidera z Kluczborka zaledwie 3 oczka. Kolejnym rywalem Siarki będzie plasujący się na 12 miejscu Spadkowicz z pierwszej ligi Okocimski Brzesko. Spotkanie rozegrane zostanie w sobotę 25 października, początek godzina 13. Wspólnota Serbinów przegrała z Iskrą Sobów 0-3 w meczu 12 kolejki klasy B w grupie Stalowa Wola 1. Na prowadzenie goście z Sobowa wyszli w 30 minucie po trafieniu Krzysztofa Jaskota. W 62 minucie strzałem z rzutu wolnego prowadzenie Iskry podwyższył Mariusz Stasiak. Wynik spotkania ustalił w 85 minucie Marek Gruszczyński. W innych spotkaniach w tej grupie Konieczynka Ocice wygrała w Żupawie z miejscowym KS-em 3-2, zaś drużyna juniora Zakrzów pokonała LZS Krzątkę 6-1. Tak, myślę, że wspólnota się nam postawiła jak zawsze. Derby to są derby, tak, znamy się z chłopakami też. Zawsze w takich meczach zależy na tym, żeby się pokazać i wygrać z kolegami. No wydaje mi się, że myśmy zagrali dzisiaj trochę słabszy mecz niż ostatnie mecze, gdzie remisowaliśmy z Żupawą, czy wygrywaliśmy z Żabnem. Na pewno w tamtych meczach była gra lepsza. Dzisiaj troszeczkę się dostroiliśmy poziomem do wspólnoty i nie układało się to nam tak, jakbyśmy chcieli na pewno. Chłopaki grają ambitnie, nam było trudno to przełamać i na szczęście skończyło się dobrze. No w pierwszej połowie poza początkiem to Sobów miał przewagę, później to już gra się wyrównała, nawet w drugiej połowie bardziej nasza przewaga była. Jakby sędzia główny gwiznął karnego w pierwszej połowie, to też by inaczej mogło być. I tak samo my w drugiej połowie mieliśmy 2-3 sytuacje, nie wykorzystaliśmy ich i niestety znowu nasz bramkarz 2 babole popełnił i 3-0 w plecy. Ten temat już się powtarza całą rundę, więc teraz cel numer 1 znaleźć bramkarza pewnego. W ramach 13 kolejki zajmująca trzecie miejsce Iskra podejmie na własnym boisku plasującego się na 7 miejscu juniora Zakrzów. Wicelider z Ocic rozegra zaś mecz u siebie z 8 w tabeli wspólnotą. Stal Nowa Dęba wygrała 2-1 ze Strumykiem Malawa w meczu 12 kolejki 4 Ligi Podkarpackiej. W kolejnym spotkaniu zajmująca 11 miejsce Stal podejmie na własnym stadionie 14 w tabeli Wisłok z Wiśniowej. Drugie zwycięstwo w sezonie odniosła drużyna OKS Mokrzyszów, pokonując LZS Rzeczycy Długiej 3-2 w meczu 12 kolejki klasy okręgowej. 3 punkty do swojego konta dopisał również Wisan Skopanie, wygrywając z LZS-em ze Zdziarów 3-1. W następnej kolejce zajmujący 14 miejsce OKS rozegra spotkanie z 5 w tabeli Orłem z Rudnika nad Sanem, zaś plasujący się na 8 miejscu Wisan zmierzy się z 7 w tabeli Sanem Wrzawy. Rezerwy Siarki Tarnobrzeg wygrały 4-1 z LZS-em Skotowej Woli, zaś OKS Wielowieś pokonała 3-1 Jezioraka Chwałowice w meczach 12 kolejki A-klasowych rozgrywek w grupie Stalowa Wola 2. W następnej kolejce druga w tabeli Siarka podejmie na własnym boisku zajmującą 11 lokatę Ceramikę z Hadykówki. Plasująca się na przedostatnim miejscu Wielowieś rozegra mecz z ostatnią w tabeli z Sanną Zaklików. Koszykarze Jeziora Tarnobrzeg ponieśli 3. porażkę z rzędu. Tym razem podopieczni trenera Pyszniaka nie sprostali w Lublinie miejscowej Wikanie Start, przegrywając 65-79. W ramach 4. kolejki rundy zasadniczej Tauron Basket Ligi Jezioro Tarnobrzeg podejmie na własnym parkiecie MKS Dąbrowy Górniczej, który podobnie jak tarnobrzeska drużyna w tym sezonie jeszcze nie odniósł zwycięstwa. Mecz rozegrany zostanie w sobotę 25 października, początek godzina 19. Dziesięciolecie swojej działalności świętuje w tym roku Integracyjny Klub Sportowy Jezioro Tarnobrzeg. Klub zrzesza zawodników sekcji podnoszenia ciężarów i tenisa stołowego. Przez 10 lat sportowcy IKS-u wywalczyli ponad 200 medali zarówno na arenach krajowych, jak i międzynarodowych. Sobotnie spotkanie było okazją do wręczenia wyróżnień zarówno dla sponsorów wspierających klub, wolontariuszy, trenerów oraz zawodników, tych obecnych i tych, którzy kiedyś reprezentowali barwy klubu. Ja tak od siebie chciałem podziękować wszystkim właśnie w klubie, wszystkim, którzy byli, są i będą, także myślę, że dopóki będzie zdrowie, to będziemy robić dużo, jeszcze wiele wspaniałych rzeczy, nie tylko wyjeżdżania na zawody i turnieje, ale myślę, że częściej się będziemy spotykać, może obóz, może. Także dzięki za te wszystkie lata, było mi bardzo przyjemnie i cieszę się, że mogłem z wami współpracować. Cieszę się z sukcesów i wielu innych. I z porażek również, bo te też trzeba godnie
na klatę brać. Myślę, że jeszcze dużo fajnych rzeczy nas czeka, także dzięki. Specjalne podziękowania otrzymał prezes Rajmund Zięba, który wraz z opiekującym się sekcją podnoszenia ciężarów trenerem Janem Dryką 10 lat temu podjęli decyzję o powołaniu do życia IKS-u. Wszystkie nasze zasługi, sukcesy, to są wszystko dzięki Tobie. I my możemy Ci tylko podziękować i obiecać ze swojej strony, że będziemy się starać jeszcze bardziej to ode mnie i od wszystkich zawodników. Że nie jest nie 10, nie 20, tylko 100 lat. Dziękujemy bardzo. Dzięki Tobie mamy to, co to najlepsze w tym klubie i w zamian za to oferujemy Ci taki obraz naszych zawodników, podziękowanie za to, co dla nas robisz.